wiele razy podczas rozmów z klientami spotkałam się z pytaniami dotyczącymi zastosowania odpowiednich średnic przewodów kominowych, będących równocześnie zgodnymi z prawem. Jest to bardzo istotna kwestia przy planowaniu montażu instalacji kominowej. Jeżeli jesteś instalatorem kominów bądź mistrzem kominiarskim, ten film także jest dla Ciebie. Urzula. Kominy na całe życie. Montaż przeszacowanych średnic przewodów powoduje zbyt duży ciąg kominowy i nieekonomiczne spalanie opału. Przed 2015 rokiem obowiązywał przepis, który określał najmniejszą średnicę lub przekrój murowanych przewodów kominowych i spalinowych o ciągu naturalnym. Został wtedy określony na minimum 14 cm, a przy zastosowaniu stalowych wkładów kominowych 12. W 2015 roku przepis ten został uchylony. W związku z tą zmianą możemy wykonać montaż urządzeń z wylotem spalin mniejszym niż 12 cm, jak na przykład do urządzeń na pelet. Tym samym redukujemy koszty systemu kominowego poprzez dobranie optymalnej średnicy do parametrów urządzenia. Masz jakiekolwiek pytania związane z przepisami dotyczącymi systemów kominowych? Skontaktuj się z naszym doradcą przez link w opisie. Tymczasem daj łapkę w górę, zasubskrybuj nasz kanał i do zobaczenia w następnym filmie.